Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patryk i witam Was w kolejnym odcinku, podcaście, w ten wtorkowy piękny wieczór. Dzisiaj było bardzo ciepło, troszkę inna sceneria z mojego pokoju. Nagrywam też sam, ponieważ Fryta przez ten weekend i poniedziałek był zajęty swoją tak naprawdę pasją, czyli zdjęciami. W końcu zaczyna się powoli sezon na robienie zdjęć, także czasami mogą zdarzyć się takie właśnie przypadki, gdzie będę nagrywać sam, albo jeżeli mnie nie będzie, to Fryta również postara się dla Was nagrać coś tutaj solo. Ale wracając do odcinka dzisiaj, jak widzicie po mojej czapce, chciałbym Wam troszkę tak na szybko opowiedzieć o ostatnim, trzecim już wyścigu w Formule 1. Wyścig odbył się w Australii. Musiałem wstać specjalnie o 5 rano w niedzielę, co było dla mnie po prostu tragiczne, zwłaszcza jeżeli się chodziło spać o 2-3 w nocy, także 2-3 godziny snu. I co? Wyścig zapowiadał się na kolejny, jak dwa poprzednie oraz poprzedni sezon, czyli na dominację Maxa Verstappena. No, tutaj ci, którzy nie wstali, bardzo żałują, jak oglądałem różne relacje albo jakieś wpisy w internecie, ponieważ Max Verstappen po pierwszym okrążeniu został wyprzedzony przez Carlosa Sainza z drużyny Ferrari. I co? Lekkie zdziwienie, ponieważ Carlos coraz bardziej mu odjeżdżał, ale z bolidu Maxa Verstappena zaczął, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ulatniać się dym z prawej tylniej właśnie opony z tego sektora. No, ja się już wystraszyłem, jako że jestem kibicem Red Bulla. Wystraszyłem się, że coś się dzieje niedobrego, bo zaczął coraz mocniej zwalniać. Zaczęli go wyprzedzać kolejni właśnie tutaj kierowcy. No i okazało się, że musiał zjechać do boksu. Gdy zdjęli mu oponę, tam wszystko było rozwalone w szwankach. Wszystko się paliło, jeżeli chodzi o ten prawy tylny hamulec. No i niestety musiał zrezygnować z wyścigu. Byłem zdziwiony, byłem smutny, wkurzony, ale w sumie też tak uznałem, że może wyścig będzie ciekawszy. No i w sumie był. Ponieważ idąc już na koniec tego wyścigu, który miał 58 chyba, jak dobrze pamiętam, okrążeń i w trakcie mi się wyścigu trochę przysnęło i obudziłem się na ostatnie okrążenie, ale sobie obejrzałem powtórki, żeby też się przygotować na ten podcast. Co? Kto zajął pierwsze miejsce w tym wyścigu? Oczywiście, jak już Carlos Sainz wyprzedził Maxa, to miał takie tempo, był takim po prostu potworem, po prostu po tym ostatnim wyścigu, na którym właśnie go nie było, bo miał operację wyrostka robaczkowego, jakoś tak. No nie jechał, był tam zastąpiony przez tego właśnie Birmana, jak dobrze pamiętam, który też sobie fenomenalnie poradził. Ale w tym wyścigu był takim kozakiem, nikt nie umiał dorównać mu tempem. Nawet Charles Leclerc, nie, zawsze jak wypowiadam te nazwisko Leclerc, to jakoś tak zmieniam jego taką wymowę, jakoś tak nie wiem, jakoś tak się przyzwyczaiłem, także sorki, jeżeli kogoś to wkurza. Nawet właśnie jego kolega zespołu nie umiał go dogonić, a zajął drugie miejsce. Także wow, w końcu Ferrari zajęło dwa pierwsze miejsca i dogonili na bardzo małą stratę punktową właśnie Red Bulla, jeżeli chodzi o konstruktorów. Jeżeli chodzi o tą jakby klasyfikację kierowców, to Max Verstappen jest dalej pierwszy, ale ma stratę, chyba Charles ma stratę do niego aż 4 punkty, więc to wcale nie jest żadna przewaga ani nic. No, będzie teraz ciężko. Mam nadzieję, że te problemy już nie wystąpią. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, zajął je Lando Norris z McLarena, a tuż za nim jego kolega zespołu, czyli Piastri. Także dwa pierwsze miejsca Ferrari, dwa kolejne McLaren. Bardzo fajnie, też jakby kibicuję McLarenowi ze względu, że uwielbiam ich kierowców, Lando Norris oraz Piastri. Młodzi kierowcy, bardzo utalentowani. Mam nadzieję, że któryś z nich, a szczególnie Norris, chociaż
Teraz mały jest przewrót, bo jak sami wiecie, Hamilton idzie do Ferrari i Sainz nie będzie mieć miejsca. I może tak liczę na małą podmiankę Sergio Pereza, który zajął piąte miejsce, wracając akurat do takiego wyniku, że zastąpi go w przyszłym sezonie, bo w tym wyścigu, co prawda, miał tam stratę trzech miejsc przez kwalifikację, bo dostał tam karę, już nie pamiętam nawet za co. No nie poradził sobie za fenomenalnie. Już na samym starcie został wyprzedzony o dwie pozycje. Później niby odzyskał te stracone pozycje. Było przez chwilę widać, że no, jest rakieta z tego bolidu, ale potem jakoś tak w sumie ucichło. I to szkoda. Niestety. Czasami Sergio Perez ma trochę lepsze momenty. Chociaż ostatnimi czasy, patrząc na poprzedni sezon troszkę oraz na ten, no, chociaż no, dwa pierwsze wyścigi miał drugie miejsce, ale w tym wyścigu jakoś nie było widać tego pazura, tego jego punktu doświadczenia. Trudno, mam nadzieję, że już w kolejnym wyścigu będzie lepiej. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca tutaj w tych top 10, to na pewno Aston Martin, czyli Stroll oraz Alonso, który zajął, jak Alonso pamiętał, że pamiętam, siódme miejsce, ale po wyścigu dostał karę trzech miejsc i trafił na dziesiąte miejsce, a było dwa i miał był ósmy i dostał dwa miejsca kary, a chociaż już się pogubiłem. Za dużo tych informacji, najmocniej przepraszam, ale dostał karę właśnie za to, że zbyt niebezpiecznie zwolnił przed, i teraz kolejny temat, przed wypadkiem George'a Russella, ponieważ na ostatnim okrążeniu, naprawdę ostatnie okrążenie, chłop dowalił do bandy, rozwalił swój bolid całkowicie, stanął w poprzek, w ogóle jeszcze pod kątem na torze, no i nie dojechał. Tak samo i tutaj kolejny news, Hamilton, który po ponad 10 okrążeniach, nawet troszkę więcej, stracił swój układ napędowy i też musiał odpaść z wyścigu i zrezygnować. Także w tym wyścigu ani jeden kierowca Mercedesa go nie ukończył. No dziwne, no ale no nie mają tego samochodu, żeby się ścigać właśnie z Ferrari, Red Bullem oraz, mi się wydaje, McLarenem. Bo nie ukrywajmy, oni też teraz zajmują topowe te miejsca. Czy z jakiejś jeszcze informacji? Na pewno szokiem był zespół Haasa, ponieważ obaj kierowcy zapunktowali. Właśnie przez to, że Alonso spadł na 10 miejsce, to uplasowali się na 9 i 8 miejscu, zdobywając punkty razem dla zespołu. Był również Yuki Tsunoda z Red Bulla, tego drugiego tak naprawdę, z Team Red Bull. Ricardo troszkę słabiej, z tego co czytałem dzisiaj. Podobno dostał jakąś reprymendę i ma się polepszyć, bo jak nie będzie widać tego, tej formy takiej zwyżkowej w kolejnych wyścigach, to ma zostać zastąpiony. Także jestem ciekaw, jak to się wydarzy, co tam się wydarzy dalej. Sauber oraz Alpine, ostatnie miejsca. Oni są w tym sezonie, no niestety, fatalni. Trzeba to po prostu powiedzieć wprost. Czy coś jeszcze się działo ciekawego? Wydaje mi się, że nie. Tutaj była totalna dominacja nie Verstappena, ale właśnie Carlosa Sainza, który no jechał i no Nie miał żadnych przeszkód, po prostu wszystko mu wychodziło idealnie, nikt nie umiał go dogonić. Ciekawy wyścig, troszkę zamotało się w tej punktacji. Jestem ciekawy już kolejnego wyścigu, mam nadzieję, że wy też i będziecie czekali na kolejne podsumowanie z mojej strony lub z mojej oraz Fryty. Mam nadzieję, że uda się spotkać razem, nie będzie miał żadnego wyjazdu, żeby porobić jakieś foteczki. Zresztą zapraszam na jego Instagrama, opis pewnie na dole, nazywa się Fryta Media, super zdjęcia. I co? I chyba tyle na ten odcinek, takie krótkie podsumowanko. Także dziękuję wam za oglądanie,
mam nadzieję, że Wam się odcinek, podcast podobał. Możecie dać znać w komentarzach i pamiętajcie. Aj, za szybko mówię i się już plątam. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja razem z dzwoneczkiem, żebyście nie ominęli kolejnego odcinka, który właśnie ląduje we wtorek. I tym razem w piątek zmieniliśmy troszkę, żeby ten rozstaw między odcinkami był troszkę większy, żeby równo się czekało na każdy odcinek. I co? I dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!